Justyna, Y Bawkotcu przejrzaba na oczy? Będziecie wciekli. Justyna, Y Ba jest prawdopodobnie najbardziej krytykowany celebryt ze wszystkich osób biorących udział w tej edycji Tatca z gwiazdami. W trzech odcinkach kobieta dostawała bardzo niskie noty. Teraz wypowiedziała się o swoim występie. Justyna, Y Ba zdaniem wielu widzów prezentuje się najgorzej spośród wszystkich uczestników, którzy pojawili się na parkiecie w nowej edycji Tatca z gwiazdami. Kobieta dostaje bardzo niskie oceny od jurorów, jest nieustannie krytykowana. Dlatego większość osób spodziewa Bosi, kreska eto w banie ona opuści programie kreska w drugim odcinku. Nieoczekiwanie jednak gwiazda wci ma szans na zwycięstwo. Ostatni odcinek był jednak ostateczną kompromitacją ze strony kobiety. Jej taniec został oceniony na zaledwie 8 punktów przez jurorów. Andrzej Grabowski i Ola Jordan postanowili WRCZ wstrzyma się od G-Bosu. Na komentarz po raz kolejny zdecydowała Basi oczywiście Iwona Pawlowi. Która jak dodde bywa najbardziej krytyczna WZGL dęby bej kreska ony skoczka narciarskiego. Justyna, Y Ba o swoim występie. Popularna czarna mamba ostro skrytykowała występ Justyny, Y Ba. Przyzna ba, kreska e nie wie, co dzieje się z taneczn dyspozycji kobiety. Na treningach wygląda ona podobno do kreska o lepiej. Tymczasem przed publiczności po raz kolejny doszło do kompromitacji. Jurorka jako jedyna wypowiedziała się na temat występu Y Ba i Tomasza Barackiego. Bo Ola Jordan i Andrzej Grabowski postanowili wstrzymać się od G-Bosu. Swój występ skomentowała równie kreska sama Justyna, Y Ba. Niewiele osób spodziewa Bosi, kreska e kobieta zdecyduje się na takie ostre esbowa na temat swojego tatca. Który w ostatnim odcinku został poceniony zdecydowanie najmniej kreska e ze wszystkich. Fani myleli, kreska e ta będzie broni swojego występu. Tak się jednak nie stało. Jestem na siebie tak zba za ten taniec, kreska e po prostu mylabam, kreska e wybuchn. Tym si nakrcibam, kreska e by bo super. Jeszcze chciałbym co poprawia i nogi pożby w parkiet jak przymurowane. Bardzo dziękuję za te szanse i postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy.
by one z MN współpracowały, stwierdziła celebrytka. Czy Justyna Y-ba zrezygnuje? Wiele osób twierdzi, bo Justyna Y-ba zdecyduje się zrezygnować z dalszego udziału w programie. Jednak decyzja na ten temat przez DB/Szy czas nie została podana do wiadomości publicznej. Kobieta w kotcu postanowiła przerwać milczenie i ostatecznie rozwia wszelkie wątpliwości na temat swojej przyszłości w Tacu z Gwiazdami. Staram się z dnia na dzień poprawia się w Tacu, w życiu i we wszystkim. A ten góralski charakter i temperament troszeczkę mi w tym pomagaj, mówi Y-ba, która zaznacza. W najbliższej przyszłości nie zamierza rezygnować z udziału w bardzo znanym programie tanecznym. Widzowie nie są zadowoleni z tej decyzji. Oglądajcy są wściekli decyzji blogerki, która znowu nie zdecydowała się na odejście z programu. Wci obiecuje, w następnym odcinku zaprezentuje się lepiej. Jednak internauci nie wiesz, by cokolwiek mógł się poprawić.